Dzień dobry. Jest nowość, ale to po intro. Dzień dobry jeszcze raz. Godzina, powiedzcie mi, 16:25. 1 lutego. A dokładnie środa. Godziłem się w niedzielę o 8 rano, a mamy 16:25, więc prawie 3,5 doby. No bo w środę trzecia doba, no ale za to, że 8 rano, a teraz jest 16, więc 3,5 doby praktycznie, jak się nie godziłem. I mamy nowość. Nowość znajduje się w takim opakowaniu, albo znajdowała się w takim opakowaniu i była rozkręcona. Czy osobno leżała głowiczka z płytką i szczapeczką, osobno rączka. Sprzęt nazywa się Winrose, jest wyprodukowany w Anglii, made in England, coś takiego. Pudełeczko jest takie cienkiej blaszki, wyłożone takimi wiórkami drewnianymi. Takie ma tutaj ząbki. W momencie, gdy tutaj pokryweczkę nakładamy, to tak sobie pyka. A sprzęt wygląda tak. Jest wykonany z aluminium, jest dwukolorowy i nazywa się właśnie, tak jak Wam mówiłem, Winrose. Ja miałem kiedyś, godziłem się już kilka lat temu maszynką, która się nazywała Winrose Alpha. Była slantem, była potężna, taka wielka. Ta jest skromniejsza, ale jest z aluminium, tamta była ze stali, jest również ta slantem i ta waży 38 gramów. Głowiczka czarna, rączka srebrna, tu pod spodem jeszcze na rączce taki smaczek. No i tak to wygląda. Bardzo to jest leciutkie, jest to krzywawe, bo to jest slancik, grzebień zamknięty, maszynka trzyczęściowa. Wilżę twarz i będziemy widzieć. Maszynkę użyczył mi Stando, więc dzięki Staszkowi będę mógł ja się ogolić, przy okazji Wam pokazać i powiedzieć, co jest grane. No jest to kolejny slant, nie jest to taki super krzywóz, jak wiecie, jak ikony, czy te ikona slant, czy ten, który miałem niedawno. Zobaczymy, no mam nadzieję na kolejnego slanta, mam nadzieję, że to będzie ten, który z którym jakoś się będę mógł po prostu dogadać, więc zobaczymy. Jeszcze tutaj na głowiczce jest takie, jest coś takiego, nie wiem, tak jakby flaga, powiedzcie mi, angielska tutaj chyba, nie wiem, tak mi się kurczę wydaje. No nic, wilżę twarz, żeby już zaraz coś tam zaczął nabierać okłady. Co użyję do golenia? Wszystko znacie. Użyję pliszewa Cuba czekoladowego. Już go właśnie nakładam. Wszystko znacie, no ale najważniejszej rzeczy nie znacie. Ja też nie znam, bo też będę pierwszy raz używał. To jest właśnie maszynka. Po goleniu będzie aftershave, który się zwie Love Bombs i jest to Star Jelly Phoenixa. Mydełko, które użyję, to jest, proszę Państwa, Stirling Candy K. Candy K, dobrze to Wam pokazuje, coś takiego. Mydełko ma specyficzny zapach, jest takie lekko mentolowe. Wziąłem go właśnie dla tego zapachu, bo jest to inny taki zapach i szczerze mówiąc, przypadł mnie ten zapach do gustu. Przypadł mnie i dlatego sobie wziąłem to mydełko. Niby takie świąteczne, bo to są te takie cukrowe, wiecie, laseczki, ale święta to człowiek ma cały rok. Mydło brzmocone, rozgniecione do kubeczka od Paweł Peksa. Całość będę wyrabiał przy pomocy pędzelka Westcoast Shaving.
który się moczy, jest pędzelkiem z borsuka, a do maszynki użyję żyletek. Do maszynki użyję żyletek Triton. No i to jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. Biorę ten pędzelek, który się moczył. Troszeczkę go wycisnę i przy okazji sprawdzę, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. I cóż. I zaczynam wyrabiać mydełko. No mówię, zapach mydełka wyjątkowo bardzo mi odpowiada. No, podczas wyrabiania w miseczce on jeszcze bardziej oddaje z siebie tą moc, tak bardziej tym emanuje tymi swoimi walorami zapachowymi. Mydełko nie robi się śnieżno-białe, bardziej takie beżowe, ponieważ, no mówię, samo mydełko jest bardzo ciemno, takie brązowe. Troszeczkę tu czuć jakieś dla mnie ciasto, jakieś takie pewnie kuchenne wyroby i dlatego też użyłem czekoladowego, a dokładnie batona mlecznego, taki ten zapach Cuba, który nie jest mentolowy, a mydełko jest troszeczkę mentolowe, a po tym pogoleniu też troszeczkę tam może czuć takiej czekolady właśnie w tym Love Bombs, więc tak mniej więcej chciałem to wszystko skomponować w taki set, który będzie w całości mniej więcej w każdym jakaś taka nutka zapachowa, żeby była zbliżona. Oczywiście nie jest identyczna, ale mydełko wyrobiło się. No na dnie jeszcze one tam jest, ale ja nie będę tutaj się nad tym mydełkiem rozpływał ani rozwodził. Nakładam na twarz, jak nałożę, pobawię się pędzlem troszeczkę na buzi, to będę zakładał żyletkę do maszynki i będziemy widzieć, co to się będzie działo. Jak wiecie, ja za stantami nie przepadam, ale te takie mniej krzywe może są dla mnie bardziej przyjazne. Ostatnie golenie widzieliście się, co się podziało ze slantem Focusa, po prostu semislantem, bo był taki, musiałem skończyć golenie, wiecie, szawetką, bo w ogóle nie golił. Jeżeli chodzi, kiedyś co miałem slanta, właśnie tego Winrose Alpha, to był super mocarz. On miał skuteczność E41. Był agresywny, był ciężki, był piękny, bardzo mi się podobał. No ale to była waga super ciężka, głowica bardzo duża. Gdzieś kiedyś, kilka lat temu się goliłem nim, więc do luknięcia na moim kanale. Jak piszecie Windrose, to sobie powinniście znaleźć, a dzisiaj mówię, lecimy z tym. Będziemy. O! Włosek. Smak mydła. Tego, czego nie lubię. Dobra, proszę Państwa. No. Nałożone mydło gęste, jak jasny popielaty. Sięgam po żyletkę. O, widziałem, że tu się gdzieś ten woreczek troszeczkę foliowy rozkraczył, więc nie muszę go gdzieś tam przecinać. Wyciągam Tritonka i za czym go rozpakuję. Rozkręcę maszynkę, która, tak jak Wam mówię, jest trzyczęściowa. Podkładkę na razie grzmotniemy na bok. Głowica zamknięta, ma tutaj takie wpustki. W te wpustki z czapki wejdą te piny i ma to wszystko równo siedzieć. Będziemy widzieć, co się dzieje. Czuję delikatne chłodzenie od mydełka. Rozpakowuję żyletkę.
tritonek. Nakładam żyletkę na czapkę. Czapkę już mocę na podkładkę. O tych podkładkach zawsze sobie zapominam i skręcamy. Tak jak mówię, no całość maszynki, maszynka bardzo leciutka, bo 38 gramów waży. Boki żyletki wystają. Więc od razu ku przestrodze, jeżeli ktoś boi się tego, no to w tym Windrose wystają boki żyletki. Zaczynamy. Oj, czuj żyletkę. I to nie byle jak. A może ja źle założyłem? Może trzeba głowicę przekręcić? Nie, no nie wydaje mi się. Czuć i to kurde. I to porządnie. Bardzo leciutka maszynka, ale bardzo fajna rączka. Tutaj radełkowana tak fajnie. To jest takie ostre. Ja i tak za to tak chyba nie trzymam. W zależności, którą część twarzy golę. Ale bardzo fajnie się tę maszynkę trzyma w ręku. Naprawdę. Mimo bardzo niedużej wagi, bardzo fajnie się tą maszynkę trzyma. Słyszycie, nie należy do cichych. Po tym moim przedniowym zaroście, szczególnie tutaj, gdzie mi się ten zarost bardzo kręci, nie idzie tak super płynnie, ale zarost jest dłuższy, więc dlatego czuję cały czas maszynkę na twarzy, cały czas podczas golenia. Wypłukiwanie jest całkiem przyzwoite na tak gęste mydło, które jest przy pierwszym nałożeniu na twarz bardzo gęste. Troszkę szarpie wąsem. Muszę uważać na pieprzyka, bo powiem wam, czuć maszynkę na twarzy. Oj. Mówiłem, że jest łatwe wypłukiwanie, ale jednak no maszynka się cała od mydełka od razu brudzi. W ogóle nie gubię, ani raz nie miałem problemu, żeby wydawało mi się, że gubię kąt natarcia. Czuję tę maszynkę cały czas. Powiem tak, na takim dłuższym zaroście, mimo to, że nie jest ciężka, ja jej nie za mocno, bardzo słabo ją dociskam. Można powiedzieć, że bardziej ją kontruję przy tym pierwszym przejściu, bo sobie radzi z chwytaniem tego zarostu bez najmniejszych problemów. No powiem, jest naprawdę świetnie, jak na razie, no zobaczę jak to pierwsze przejście. Ale na razie. Nie chcę po tym pieprzu jechać, bo się troszeczkę boję, żebym go od razu przy pierwszym przejściu nie ciachnął, bo potem przez wszystkie przejścia. Powiem wam, no spłuczę twarz, jest całkiem naprawdę nieźle. Naprawdę. Produkt współczesny. Tak jak mówię, pożyczył mi go Stando. Szyja nie ma rewelacji, ale znowu super. Słabizny też nie ma. Za to jest gdzieś chyba włos moich dziewczyn. Albo mi się już kurde wydaje. Jak na pierwsze przejście jest całkiem kurde fajnie. Naprawdę. Jest bardzo kurde fajnie. Aż jestem. Nie chcę zapeszyć, ale jakby tak miało być, to powiem.
i czuć maszynkę. No, nie jestem w stanie się na razie jeszcze określić, jaka ta maszynka jest, jeżeli chodzi o agresywność dla mnie, ponieważ przy tak długim zaroście to pierwsze przejście jest dla mnie no, zawsze ogólnie mało agresywne. Tyle, że czuć tą maszynkę, ale już przy drugim przejściu już wam teraz będę mógł coś więcej powiedzieć. W każdym razie, kurde, mam takie przeczucie, jakby się gdzieś włos jakiś. Powiem wam, czuję bardzo wyraźnie tę maszynkę. I powiem wam, i tą żyletkę, że na pewno maszynka nie należy do łagodnych. Pod włos, powiem tak. Na dole tu są takie szarpnięcia, ale jak robię bardziej taki żwawy ruch, to te szarpnięcia przechodzą łatwiej. Ale tak, szarpie mi tutaj szyję, szczególnie w tych miejscach na dole, gdzie mi najciężej dogolić. Tak, szarpie, ale powiem wam, całkiem spokojne są te szarpnięcia. Nie, żeby one były jakieś bardzo nieprzyjemne. I powiem wam też, że po tym przejściu pod włos szyi jest, skurwiel ponury był. Jezus, po prostu wszędzie te włosy. A córka też przyjechała na przerwę. No, teraz na ferie. No kurde, no powiem wam, jest całkiem kurde super. I powiem, że ten kąt naprawdę bardzo fajnie utrzymać. Bardzo łatwe to golenie. Maszynkę bym dawał na takie, na niecałą szóstkę jak na razie, czyli już maszynka średnio agresywna, no bo już tą piątkę przekroczyła. Do piątki uważam, że to są maszynki łagodne. Maszynki właśnie niewiele dociskam, bo bardzo fajnie ta żyletka łapie mi zarost. I nie dociskam za bardzo tej maszynki, wam powiem naprawdę. A łapię ten zarost bez najmniejszych problemów. Ani raz nie zgubiłem kąta przyłożenia. Dla mnie bardzo intuicyjna. I mówię, i waga mi w ogóle nie przeszkadza. Ja tam wagą nigdy nie... Zawsze wolałem cięższe sprzęty, ale... Naprawdę jest bardzo nieźle. Mydełko coraz bardziej schładza, czuję teraz. Nawet golenie spod nosa nie jest problematyczne. Naprawdę. No powiem, szok niedowierzanie. Szok niedowierzanie. Czuję troszkę na żuchwach, ale nie za dużo. Po drugim przejściu naprawdę, kurde, flakon
Windrose, coś takiego. Angielski sprzęt. No powiem wam. Aluminiak, baluminiak. Jak na slanta. O, no slant, no jakby nie patrzeć slant. No może taki. No slant. No kurde, jest świetnie. Agresja nie wzrosła. Daję jej szósteczkę. Zobaczymy, co będzie przy trzecim przejściu. Jestem naprawdę świetnie dogolony już teraz po dwóch przejściach. Naprawdę jest gitara. Jest po prostu gitara. I no, nie mogę nic złego powiedzieć, bo gitara jest i koniec, no. Do tego zapach mydełka, który naprawdę lubię. Samo mydełko naprawdę przyzwoite. Nie jest to super majonez, ale już jest bardzo blisko tego. Do tego zapach. Leciutkie chłodzonko, które nie każdy lubi, więc wiecie, mi nie przeszkadza. Choć na przykład ten zapach jakoś mi się by kojarzył bardziej może bez mentolu, no ale jest mydełko z mentolem, więc no tutaj. Ale mydełko sobie jak najbardziej radzi. No ale najbardziej kurde sobie radzi ta maszynka, bo powiem wam, ja pierdzielę. Tak, agresja teraz wzrosła troszeczkę, ale powiem wam, bardzo niewiele. Tak naprawdę to niewiele. I naprawdę powiem wam, nie muszę w ogóle tej maszynki mocno dociskać. Robię to tak lekko, coś powyżej kontry, czyli jakbym kontrował to coś, żeby ona mi i chwytała zarost. Jest tak ta żyletka w niej ustawiona, że mój zarost chwyta po prostu bardzo. Bardzo łatwo. Szyja perfekcyjnie dogolona. Gdzieś tam jeszcze z tyłu. O właśnie. Powiem, świetnie dogolona. No tutaj te moje wypryski wszystkie znowu wyskoczyły. Takie już są, no po prostu szaliki, to wszystko co mam na szyi, ale jestem świetnie dogolony na szyi, naprawdę. No tak 6,5 przypuśćmy, ale takie 6,5 takie, jeżeli chodzi o agresję, ale powiem, nie mam nawet co zbierać tak. To jest zawsze mi się ten zarost tak. Muszę troszkę jednak popracować, no. R40 to nie jest, ale tu sobie coś chwyciłem. Ale powiem wam, no kurde. No ale mówię, już maszynka zaliczana. Ja już bym ją zaliczał do tych takich agresywniejszych. Ale powiem, bardzo kurde. Ale w ogóle praktycznie nie muszę do twarzy dociskać. To mi się rzadko zdarza w maszynkach. No ta ekspozycja żyletki tak ustawiona pod tym kątem, ten gap, to wszystko robi u mnie taką sytuację. Jeszcze tu. O właśnie. Jak tak wygnę, to czasami jeszcze gdzieś czuję zarost. Robi taką sytuację, no tu sobie chwyciłem, tu sobie zaciąłem, tu nie miałem nic.
że kurde. No widzicie, poprawki jeszcze są, ale powiem. Poprawki są, ale te poprawki już robią gadź idealną, proszę Państwa. Podwóz, jak to podwóz wąs u mnie? Marnie. Ale teraz już dokończyłem. Wokół tego wąsa jeszcze. O, idealnie wokół wąsa poszło. Proszę Państwa, no powiem Wam, no gdzie bym, jeszcze gdzieś chyba tu czułem? O właśnie, jak tak mocno naciągnę, to jeszcze, no proszę Państwa, jeszcze coś tam, momentos, jak tak mocno, właśnie o to chodzi, że jak jeszcze tak sobie pomogę ręką i tą skórę. O, i teraz jak już piję puszczę, no ja Cię kręcę. Jestem dogolony, gładź idealna. Co ciekawe, no troszkę widzieliście, tych poprawek musiałem jednak robić, ale kurde. Mistrzostwo. Proszę Państwa, to jest slant, który mnie zachwycił. No kurde. Nie ma chyba opcji, żeby zgubić kon natarcia żyletki podczas golenia. Nie ma. To znaczy jest, oczywiście, no to. No ale to na własne życzenie. Bo tak, nie musimy w ogóle o tym myśleć. Maszynkę czuć na twarzy, ale mówię, daj 6,5, nie więcej. Ciekawie, z lekka, ale w ogóle ja w moim przypadku, no bo mówię, mnie zaraz się tak układa, że cały czas czułem, że ona mi ten zaraz chwyta. Nie musiałem dociskać. Czułem to. No gap tu jest taki naprawdę spory moim zdaniem, bo ta żyletka wychodzi tak prosto, nie zagina się bardzo właśnie, więc gapik jest duży tutaj. Ekspozycja średnia, w kierunku może, no, nie, no, może większa już, no duża niech będzie. Ale nie jest to agresor jakiś. No powiem Wam, Windrose, ten taki aluminiowy, który dzisiaj użyłem, zaskoczył mnie jak piernik. Przede wszystkim, wiecie, slantów nie lubię. Ja tutaj po prostu ugodziłem się tą maszynerią, no i ja pierniczę. No i ten smaczek, to logo na dole. Bardzo mi się to podoba. No, tak. Kot dzik. Po pierwszym użyciu tej maszynki już bym ją chciał naprawdę, jeżeli bym szukał tych maszynek, to jest kot i dzik dla mnie. Goli jak jasny popielaty, goli samograj, cały czas czuję, wiem, że mi goli ten zarost, nie muszę dociskać, ja, który często dociskam maszynki, tutaj po prostu nie muszę tego robić w ogóle, waga w ogóle do 38 gramów to jest naprawdę mało, wolę zawsze cięższe, choć nigdy mnie ta waga nie odstraszała, ale tutaj to już w ogóle o tej wadze nie myślę. Ta maszynka po prostu goli, jest głośna, na dłuższym zaroście słychać ją jak jasny pieron. Ale to na dłuższym już potem, ale też słychać, bo słyszymy, czy ścina, czy nie, co mnie akurat nie przeszkadza. Staszku, Stando, bardzo Ci dziękuję za pożyczenie tej maszynki do przegolenia. Kolejna, którą odnotowuję w swoim pamiętniku goleniowym. No i jedna z niewielu slantów, które mi po prostu zrobiły przyjemność jak jasny pieron. Lada moment drugie golenie nią, bo no...
No brudzi się od mydełka, oczywiście osady zostaje, z boku wystają żyletki, boki żyletki, więc ci co tam tym się chwytają gdzieś, no to musieliby uważać albo sobie dać spokój ogólnie i nie myśleć o tym. Na chwilę obecną golenie środowe jest dla mnie po prostu świetne. Bardzo mnie ta maszynka zaskoczyła, bardzo mi się spodobała. Nawet wizualnie tutaj wszystko, no szkoda, że nie jest na przykład cała czarna, ale ta rączka bardzo fajny taki kształt. Głowiczka też. Tak. Dla mnie to jest bardzo fajna maszynka. Ale mówię, od początku ją czułem na twarzy. Ponad 6-6,5, czyli już w kierunku tych agresywnych, czyli już nie w kit muchał. Ci co tam takie maszynki, taka agresywność, ja pierniczę, ale gładź, już nie pozwala się golić, no to szkoda nawet myśleć o czymś takim. Jestem dogolony perfekcyjnie, bardzo mi się spodobało golenie tym Windrose'em. No i to jest slant, który, jak to mówię, slanty u mnie ze mną mają na bakier, ja z nimi również nie możemy się dogadać. Ja tutaj tu gdzieś to zacięcie chwyciłem, no wiadomo, wyeksponowały mi się te moje sywki, ale nawet ich nie poprzecinałem. Tutaj jakieś mikro zacięcie chwyciłem, widzieliście, no teraz znikło, mimo to, że jest woda na alkoholu z chłodzeniem, ale jakoś to nie wychodzi. Jestem bardzo zadowolony. Stando, bardzo ci dziękuję, bo naprawdę fajna maszynka, cieszę się, że miałem taką możliwość przegolenia się, nie wiem, jeszcze raz się będę golił. Wam dziękuję oczywiście za dzisiaj, widzimy się lada moment, może w piątek na dwudniowy zaraz, jak nie, no to w weekend. W każdym razie sam nie będę się mógł doczekać na to golenie. A tymczasem co? Miłego wieczoru i lufa strzała, do widzenia. Hej, cześć. Żegnam Was czule.